Anko, siemanko, dzień dobry, witam wszystkich. Ja dopiero wstałem. Chciałem wam przypomnieć, że kto jeszcze nie widział nowego chowanego, niech przesunie palcem w górę i go przekieruje na mój kanał i sobie będzie mógł obejrzeć film. Zapraszam. Nie zobaczymy, czy będzie działać. Wcześniej używałem takiego adapterka, który czyta sieci Wi-Fi, ale niestety no, nie domagał. Jest troszeczkę za słaby i no... Jakość internetu, a właściwie jego prędkość pozostawiała. Wiecie, gdzie pisać. Nie no, żartuję. Jakieś tam doświadczenia wyniosłem z technikum i się przydały, także no fajnie, przyjemnie. No, także sprawdzamy, czy... Dobra, laptop odpala, więc jest git, bateria jest git i teraz zobaczymy, czy znajdzie sieć. Co, w ramach ciekawostki, całego lapka rozkręciłem takim kluczykiem, który dostałem wraz z okularami przeciwsłonecznymi. Tak jakby po prostu nie było karty sieciowej, więc intuicyjnie zamówiłem sobie nową kartę sieciową za całe $11. To jest ta stara, bo nową już mam wymienioną. Otworzyłem sobie laptopka elegancko i właśnie w tym miejscu wymieniłem sobie kartę sieciową na nową. I generalnie wiele do życzenia. Po drodze jeszcze oczywiście wystąpiły problemy w postaci niewłączającego się laptopa, więc... Odłączyłem sobie baterię od płyty głównej i podłączyłem z powrotem i działa. A teraz zobaczymy, czy znajduje sieć. Jestem Krzychu z Miotę z planszy zawodników. Proszę Państwa, zapraszam na 20.15 stream. Będzie ciekawie. Tak, i wpadłem na niesamowity pomysł. Może dla niektórych z Was będzie on samowity, ale dla mnie on jest niesamowity. I więcej info dostaniecie dzisiaj wieczorem. Czemu nie od razu nagram tego dzisiaj wieczorem, tylko nagrywam coś przed, a żeby było miło. Jest, mamy sieć, także jesteśmy w domu. Operacja zakończyła się pomyślnie, bardzo mnie to cieszy. No i oczywiście nie obeszło się bez zgubionych śrubek. Tutaj na przykład nie ma śrubki, bo zgubiłem. No, także jakby ktoś potrzebował pomocy informatycznej. Witajcie moi drodzy, muszę podzielić się z wami moimi osiągnięciami informatycznymi. Jestem z siebie po prostu dumny. W każdym razie sytuacja wyglądała następująco. Mam takiego laptopka Acera, podszywany Apple. I problem w nim był taki, że gubił sieć. Właściwie to nie czytał żadnej sieci Wi-Fi.